Cześć Wam wszystkim, z tej strony Bogdan. Jest to szczegółowy poradnik skrócony wersji pełnej. Na kanale znajdziecie także wersję pełną, a tutaj w skróconej wersji poradnik, w jaki sposób zmigrować system Windows 10, 7 dowolny z dysku twardego HDD 2,5 lub 3,5 calowego na dysk 2,5 calowy SSD półprzewodnikowy. Jak wykonać tą czynność? Wiele osób ma z tym problem, szczególnie w sytuacji, kiedy dysk twardy, stary w laptopie, w komputerze stacjonarnym jest o pojemności na przykład 500 GB, 750, terabajt, 2 terabajty, a dysk półprzewodnikowy SSD 128, 256 lub 500 GB, czyli znacznie mniejszej pojemności niż dysk źródłowy, na którym obecnie system posiadamy. Wiele programów sobie z tym po prostu nie radzi, albo radzi sobie, ale w sposób połowiczny, gdzie trzeba dodatkowe działania wykonywać. Dysk SSD ma tą zaletę, że jest bardzo szybki, cichutki, zużywa bardzo mało energii i szczególnie pożądane taka wymiana, migracja jest w laptopach. Co potrzebujemy do takiej migracji? Po pierwsze adapter USB SATA, czyli taka zwykła kieszeń z kablem, z takim adapterem na końcu, którą kupimy za około 20, 15, może 30 zł na Allegro lub w sklepie komputerowym. W ten sposób podłączymy sobie dysk półprzewodnikowy SSD do naszego laptopa lub komputera stacjonarnego, do dowolnego portu USB. Warto wspomnieć, że najlepiej podłączyć to do portu USB 3.0. Jeżeli nasz adapter też wspiera USB 3.0, ta cała migracja, czyli skopiowanie dokładnych danych z dysku źródłowego na docelowy SSD, będzie znacznie szybsza. Tak więc jak widzicie, podłączone wszystko mamy. Co nam będzie potrzebne? AOMEI, tak się nazywa program, który musimy pobrać. Wpisujemy w Google AOMEI, Enter i z pierwszego linku, czyli ze strony producenta, pobieramy oprogramowanie AOMEI. Jest to bezpłatny program do zastosowań prywatnych. Oczywiście dla firm wersja komercyjna jest płatna. Wchodząc na stronę producenta, pobieramy oprogramowanie na nasz komputer, laptop. Jest to bardzo proste, wystarczy kliknąć u góry w Download i pobieramy program Partition. Dokładnie on się nazywa AOMEI Partition Assistant i po poborze tego programu na nasz komputer, kilka megabajtów, zajmuje więc niedużo, instalujemy dalej, tam nic nie musimy wybierać. Następnie na pulpicie pojawi nam się skrót, z którego uruchamiamy ten program i widzimy takie właśnie oto menu, czyli widzimy podział na dole dwóch dysków, dysku pierwszego źródłowego, jak jest podzielony na partycję niewidoczną systemową, potem partycję C systemową z Windowsem i partycję D dodatkową. W Waszym przypadku może być tylko C, może być D i E, to już wszystko zależy, jaki macie dysk. Najbardziej istotne przy tym programie jest to, żebyśmy zwrócili uwagę, że partycja C nie chodzi o pojemność, ale o zajętość miejsca na partycji C była mniejsza niż nasz dysk docelowy SSD. Czyli inaczej mówiąc, partycja C może mieć nawet 300 GB, ale zajętość, żeby była mniejsza, niższa niż nasz dysk docelowy. W tym wypadku na przykład 250 GB, 256 dysk Adata SSD mamy podłączony przez nasz adapter, więc partycja C dobrze, żeby nie miała więcej niż 240 GB. Zajętości oczywiście może być większa, ale żeby zajęte było mniej. Tu jak widzicie partycja C jest zajęta w bardzo niskim procencie, ten ciemniejszy zielony pasek i tu nie będzie najmniejszego problemu. Wybieramy opcję kreator, migracja systemu OS, jak zauważyliście, czyli Operation System. Jak zauważyliście, wszystko jest w języku polskim, w związku z czym każdy bez najmniejszego problemu poradzi się sobie z każdą operacją, którą tutaj pokazuję, krok po kroku. W związku z czym nikt nie powinien mieć żadnych problemów. Idziemy zgodnie z kreatorem, czyli najpierw wybieramy dysk docelowy, czyli ten SSD lub HDD, bo oczywiście w ten sam sposób możemy zmigrować z dysku HDD na HDD, ale wybieramy docelowy tutaj SSD w pierwszym kroku i w następnym kroku będziemy wybierać dysk, z którego migrujemy, czyli ten, gdzie teraz obecnie działa system operacyjny na naszym komputerze, laptopie, czy też na naszym komputerze stacjonarnym. Celowo nagrywam ten poradnik z zewnątrz, to znaczy nie nagrywam ekranu, tak abyście widzieli, jak wygląda cały proces łącznie z restartami. Ok, tutaj jak widzicie już jest wszystko bez najmniejszego problemu wskazane, czyli mamy ten dysk jeden z drugim. I tu, co jest bardzo dużą zaletą programu AOMEI, możemy sobie teraz chwycić za prawy róg tego tutaj dysku, który będzie migrowany i zmniejszyć jego pojemność. Aktualnie dysk C na dysku HDD, czyli na tym starym dysku, ma 140 GB około, a my możemy sobie tutaj od razu zmniejszyć, że na naszym docelowym SSD, czyli dysku docelowym, że chcemy, żeby dysk systemowy, a dokładnie partycja systemowa, była troszeczkę mniejsza, bo resztę miejsca będziemy chcieli zagospodarować na utworzenie dodatkowej partycji, na przykład D, na nasze zdjęcia, filmy czy też inne, ale równocześnie możemy też ją powiększyć na cały dysk, tak aby cały dysk SSD był jednym dyskiem C systemowym. Wszystko zależy od naszych, że tak powiem, widzimisię. Gdy już skończymy cały proces i zmigrujemy cały system, wszystko będzie działać, możemy jeszcze raz uruchomić ten program AOMEI z pulpitu, ze skrótu i tutaj wybrać sobie miejsce nieprzydzielone, kliknąć prawym przyciskiem myszy w głównym ekranie i stworzyć nową partycję, na przykład na tym dysku właśnie SSD, tak żeby wykorzystać nieprzydzielone miejsce, jeżeli będziemy chcieli mieć dwie partycje. Ok, myślę, że wszystko jest dla Was jasne. Konfiguracja tutaj jest zależna, kto jak woli. Ja bym proponował, jeżeli oczywiście też będziecie tak chcieli, dysk C ustawić na około na przykład 60 czy tam 80 GB, a resztę wykorzystać na stworzenie dysku partycji, dokładnie D na tym dysku fizycznym półprzewodnikowym SSD. Wszystko zależy, jak kto oczywiście sobie życzy. Jak widzicie, suwak tutaj działa bez najmniejszego problemu, więc cała kombinacja tutaj z ustawieniami jest banalnie prosta i myślę, że nikt nie będzie tutaj miał żadnego problemu. Idziemy dalej. Tutaj mamy oczywiście komunikat, tu w języku angielskim co prawda, ale informację mamy jasną, że wszystkie czynności, które są potrzebne do zmigrowania systemu operacyjnego, czyli wybór partycji do przeniesienia, to wszystko będzie wykonane, jakby to powiedzieć, bez naszego tutaj jakiegoś wglądu. Wszystko pójdzie sprawnie, o tak bym powiedział. Nie musimy wybierać partycji C oraz tej partycji ukrytej. To, co jest potrzebne do przeniesienia systemu operacyjnego Windows, zostanie tutaj automatycznie przeniesione. Niczym nie musimy się martwić, co najczęściej występuje w różnego rodzaju innych rozwiązaniach, innych programach, gdzie nie umożliwiają przeniesienia z większego dysku z źródłowego na mniejszy dysk SSD systemu operacyjnego. Tak więc AOMEI tutaj można powiedzieć, że jest najlepszym rozwiązaniem. Gdy już widzimy teraz, zanim jeszcze dokonaliśmy zmian, teraz widzimy, jak to będzie wyglądać po zmianach. Jak widzicie, tam jest nieprzydzielone miejsce po prawej stronie na dole w dysku SSD. Teraz w tym momencie nie jesteśmy w stanie kliknąć prawym utworzyć dysk, bo program nas tu prosi, żebyśmy kliknęli po lewej stronie zastosuj, abyśmy po prostu wykonali opcję już migracji systemu. A potem po migracji możemy tu wrócić, kliknąć prawym przyciskiem i utworzyć drugą partycję na tym dysku. Na przykład partycję właśnie D. Ok, tak więc w chwili obecnej jesteśmy już krok przed tym, aby uruchomić migrację. Migracja potrwa od kilku do kilkudziesięciu minut, w których nic nie robimy, zostawiamy komputer tak jak jest. Jeżeli jest to laptop, zadbajmy o to, żeby był podłączony do zasilania, żeby nie było problemu. Tutaj jak widzicie mamy dwie operacje do wykonania, dwie zaznaczyliśmy. Pierwsza to było usunięcie wszelkich partycji na dysku SSD, bo wcześniej były dwie partycje. Kliknąłem prawym przyciskiem na dysku na dole, na tym SSD, usuń partycję, a drugą operacją było właśnie kliknięcie kreator, migracja OS i na SSD lub HDD i to właśnie te dwie operacje teraz zostaną wykonane. Wystarczy kliknąć dalej. W tym momencie będziemy musieli potwierdzić i dalej wszystko przebiegnie automatycznie, niemal kompletnie bez jakichkolwiek naszych dodatkowych czynności. Mam nadzieję, że ten poradnik jest dla Was w pełni zrozumiały. Widzicie wszystko, co i jak tutaj wygląda, co jak się pozmienia oraz, tak jak tu widzicie, zresztą jeszcze ostrzeżenie wyskakuje, czy na pewno jesteśmy pewni. Oczywiście wszystko, co jest na dysku SSD, zostanie wykasowane, zresztą już zostało na początku wykasowane, żebyście mieli tego świadomość. Tak więc tu kliknięcie przycisku tak oczywiście spowoduje nam uruchomienie ponowne komputera i cała operacja migracji zostanie przeprowadzona w takim podsystemie PreOS, właśnie od AOMEI, gdzie migracja będzie maksymalnie szybko przeprowadzona i nie będzie najmniejszego problemu z literami dysków, czy też konfiguracją ustawień botujących startowych z dysku, jeżeli chodzi o różnego rodzaju powiązania, tak aby system uruchomił się potem z dysku docelowego SSD sprawnie. Tak wygląda cała tutaj zabawa. Jak widzicie, wszystko jest bardzo proste. Potrzebujemy nowy dysk, potrzebujemy adapter, żeby podłączyć dysk do komputera za około 20 zł. Powiedzmy na Allegro bez problemu kupicie. To się nazywa adapter USB, SATA i to w ogóle nie ma problemu z tym. Okej. Cała migracja została, powiedzmy, teraz przeprowadzona, tak w skrócie, przyciąłem. Macie też pełną wersję na kanale, jeżeli ktoś chciałby szczegółowo zobaczyć krok po kroku, jak wygląda migracja, zachęcam Was także do obejrzenia pełnej wersji tego poradnika. Tutaj, jak widzicie, wszystko przebiegło pomyślnie. Jesteśmy teraz w momencie, kiedy rozpoczyna się cała migracja, czyli nasz laptop uruchomił się ponownie i mamy tutaj komunikat o wykonaniu pierwszej czynności, potem następnej czynności. Ta druga czynność, czyli sama migracja, będzie trwała troszeczkę dłużej. Jako że mieliśmy tutaj dwie czynności do wykonania, wykona się jedna, uruchomi się ponownie komputer, znowu przejdzie do tego właśnie tutaj systemu PreOS, wykona się druga, czyli migracja systemu i po tej migracji, która potrwa około 15-20 minut, różnie to bywa oczywiście od pojemności dysku C, szybkości tego dysku HDD starego, wszystko potem na samym końcu uruchomi się ponownie i jak łatwo wyobrazić sobie, oczywiście uruchomi się potem na końcu system operacyjny z tego starego dysku jeszcze, ponieważ nie został wypięty, ale wystarczy kliknąć start, zamknij, wyłączyć komputer, wyciągnąć zasilanie, wyciągnąć baterię, wyciągnąć stary dysk, wsadzić w jego miejsce dysk SSD, uruchomić laptopa, komputer, podłączyć zasilanie, podłączyć baterię, uruchomić i uruchomi się system już z nowego dysku SSD bez najmniejszego problemu. Zaraz po pierwszym uruchomieniu zobaczycie pewnie komunikat, w którym będzie informacja, żeby uruchomić ponownie komputer oraz wyskoczy koło zegarka informacja, że wykryto nowy sprzęt. No, tutaj możecie sobie spojrzeć, jakie czynności będą wykonane. Jak widzicie, tworzę dla Was różnego rodzaju poradniki, tak abyście samodzielnie, jeżeli nie macie żadnego doświadczenia lub minimalne doświadczenie, bo i po co Wam one, żebyście mogli samodzielnie wykonać operację migracji systemu na nowy dysk. I myślę, że ten poradnik skrócony powinien wystarczyć dla większości z Was, ale jeżeli ktoś z Was chciałby tak naprawdę szczegółowo, krok po kroku taką migrację wykonać, dokładnie tak jak teraz to robię, to zapraszam Was także do drugiego poradnika, który na kanale jest. Ok, tutaj system oczywiście nam się uruchomił, czyli wszystko zostało zmigrowane, nie potrzebujemy żadnych dodatkowych narzędzi, umiejętności i w tym momencie wyłączymy komputer. Jak widzieliście, ja całej tutaj tej kieszeni nie wykorzystywałem, wystarczył mi ten adapter, który podłączyłem, ale w tym momencie zapamiętajcie, ikonki jak są rozmieszczone, na nowym dysku będzie dokładnie tak samo menu start, to wszystko możecie spróbować sobie zapamiętać, a teraz wyłączymy komputer, start, zasilanie, wyłącz, zamknij i w tym momencie czas na wyciągnięcie starego dysku i wsadzenie nowego. Zauważcie, zapamiętajcie, jak długo się włącza i wyłącza ten nasz laptop na tym dysku HDD, bo zaraz po podłączeniu dysku SSD od razu wszystko będzie chodzić znacznie szybciej. Zauważycie to bardzo szybko. Jednak warto zwrócić uwagę, że gdybyście zainstalowali na dysku SSD świeżutki system, czyli wsadzilibyście dysk do waszego komputera od razu, stare wyciągnęli i z płytki zainstalowali lub z pendrive'a Windowsa na świeżo, to byłby efekt jeszcze lepszy, ale bardzo dużo osób nie może sobie na to poradzić, ponieważ potrzebuje, tak jak jest obecnie, systemu ze wszystkimi programami, antywirusami i innymi ustawieniami, w związku z czym trzeba wykonać migrację. Ok, odłączamy zasilanie. Ja tutaj dla testu, dla tego akurat filmu nie odłączę baterii, chociaż powinno się ją oczywiście odłączać i warto pamiętać o tym, ale tutaj nie odłączę i pokażę wam, gdzie znajduje się dysk. W moim przypadku on znajduje się tutaj pod tą klapką w przedniej części. Dwie śrubki wystarczy odkręcić pod wasz klapkę i w tamtym miejscu będzie w środku znajdować się dysk HDD 2,5 calowy, czyli wolny dysk, no w stosunku do SSD jest to wolny dysk. Odkręcamy sobie tutaj śrubeczki, jedna po drugiej i zaraz po odkręceniu możemy podważyć tą plastikową zaślepkę, pod którą mamy dysk, jak widzicie. Niejednokrotnie po otwarciu obudowy zaślepki trzeba po prostu jeszcze odkręcić jakieś tam dodatkowe śrubki. Czasami trzeba całą obudowę tylną otworzyć. Tu jak widzicie jest dosyć łatwo, bo są takie wycięte zaślepki, które wyciągamy, plastikowe, ale czasami jest tak, że trzeba dookoła odkręcić wszystkie śrubki, może być ich nawet powiedzmy 16, 8, różne ilości i trzeba ściągnąć całą tylną obudowę, żeby dostać się do dysku. Tak też bywa. Ok, tutaj jak widzicie mamy taką dodatkową jeszcze kieszeń metalową w tym laptopie i tutaj odkręcamy 4 śrubki dookoła, wyciągamy dysk i w to samo miejsce wkładamy idealnie tak samo SSD i przykręcamy także na śrubeczkach, żeby wszystko było na miejscu, nie latało, że tak powiem. W niektórych laptopach nie będzie takiego metalowego elementu, ale warto zwrócić uwagę, że do niektórych laptopów wchodzą dyski chudziutkie, czyli takie jak teraz mamy tego SSD od Adata, jak dobrze pamiętam jest to 7 mm, a w niektórych laptopach są troszeczkę grubsze potrzebne, to takie 9 mm czy 9,5 mm grubości. W takim wypadku tu producent Adata w opakowaniu z dyskiem dodał jeszcze taki plastikowy element z taśmami dwustronnymi, dzięki którym sztucznie możemy pogrubić dysk do takich właśnie laptopów, żeby wszystko weszło i się nie poruszało. Na czas testów nie wkładam tutaj dysku, nie przykręcam do tej metalowej obudowy, żeby nie tracić waszego czasu. Ok, podłączyłem już laptopa pod zasilanie, bateria jest podłączona, więc pierwsze uruchomienie i musi wszystko zadziałać poprawnie. Przy innych programach często po prostu tak nie jest. Wyskakują jakieś błędy systemowe, miga kursor i inne cuda. Przy programie AOMEI wszystko gra. Uruchamia się system bez najmniejszego problemu, bardzo szybciutko. Przypominam, że ten system ma upchane tutaj sporo programów, sterowników i innych ustawień, w związku z czym nie uruchamia się ekspresem aż tak szybko, jakbyśmy chcieli, ale też tego oczekujemy, żeby było szybciej, ale żeby było wszystko to, co było wcześniej. Jak widzicie, ikony wszystkie są poukładane jak było wcześniej. Menu Start klikniemy sobie i także znajdziemy, będzie wyglądało to tak samo, jak było wcześniej. Po prawej stronie komunikat o nowym dysku, o czym już wspominałem wcześniej, zgadza się. I powinien wyskoczyć jeszcze komunikat, żeby uruchomić ponownie komputer, żeby przyzwyczaił się tak jakby do nowego dysku. O, zgadza się, jest. Trzeba kliknąć uruchom ponownie. Będziecie mogli sobie teraz przy okazji zobaczyć, jak szybko wyłącza się laptop, jak szybko się włącza na dysku SSD, który już jest zainstalowany i jak widzicie od pierwszego kroku działa wszystko poprawnie. Co mogę wam powiedzieć? Jeżeli ktoś jeszcze chciałby bardziej szczegółowo, o czym już mówiłem wcześniej, zapraszam was do pełnej wersji tego poradnika na kanale forumwiedzy.pl. Zachęcam was do subskrypcji kanału forumwiedzy.pl na YouTubie. Łapkę w górę, jeżeli zostawicie, byłoby bardzo fajnie. Mam nadzieję, że ten poradnik rozwiąże wszystkie wasze problemy z migracją systemu. I oczywiście komentujcie, dajcie znać, czy wam się poradnik przydał, czy rozwiązał wszystkie wasze problemy. Ewentualnie, jeżeli macie pytania, zadawajcie je w komentarzach. Postaram się wam odpowiedzieć ja, czy też inni widzowie forumwiedzy.pl. I oczywiście nie zapomnijcie wpaść albo polubić także forumwiedzy.pl na Facebooku, Twitterze, Instagramie, zależy z czego sobie tam korzystacie, na Facebooku najczęściej. Z mojej strony to chyba już tyle, jak widzicie wszystko działa bez problemu, nie ma tu żadnych ukrytych kroków, które mogą utrudnić wam, że tak powiem, całą działalność w migracji systemu. Na tym kroku myślę, że już zakończę. Trzymajcie się, pozdrawiam. Jeżeli będą pytania, oczywiście jestem do waszej dyspozycji w komentarzach pod filmem. Do zobaczenia w kolejnym poradniku. Cześć wam! I jeszcze na sam koniec taka drobna reklama. Polecam dyski Adata. Dlaczego? Bo są naprawdę bardzo wydajne i działają poprawnie. Bez problemu migracja, wszystko działa jak trzeba i dyski dają po prostu radę. Trzymajcie się, cześć!